dobry, Krzysztof Repiński, witam serdecznie i zapraszam na pytania do prezydenta. W naszym studiu dzisiaj gościmy tradycyjnie w tym programie Mirosława Pobłockiego, prezydenta Tczewa. Dzień dobry Państwu. Panie prezydencie, mamy za sobą sesję, która wydawało się, że przebiegnie bardzo sprawnie, bardzo szybko, ale ona się nam rozciągnęła w końcowej części poświęconej wnioskom i interpelacjom. I troszeczkę tę ostatnią sesję, która była kilka dni temu, chciałbym z panem omówić. Proszę bardzo. Ale może zacznijmy od uchwał. Było kilka istotnych uchwał. Którą z uchwałę może prezydent sobie wybierze do omówienia? Znaczy myślę, że taką najciekawszą uchwałą to była uchwała dotycząca podziału środków na zabytki. Tradycyjnie przeznaczamy kwotę na pomaganie właścicielom obiektów zabytkowych na Starym Mieście. W tym roku jest to kwota 50 tysięcy. Wpłynęły dwa wnioski ze strony parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i wspólnoty mieszkaniowej ulica Podgórna Lipowa. Oba wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Wspólnota otrzyma kwotę 35 tysięcy, parafia 15 tysięcy. Może proszę dodać, że to jest taka uchwała wykonywana tradycyjnie już rok w rok, nie wiem od ilu lat, ale staracie się jakąś część pieniędzy, najczęściej jest to właśnie ostatnio 50 tysięcy, przekazać na konserwację zabytków. Tak, to jest jakby element naszej polityki odnośnie zabytków miasta Tczewa. Nie jedyny, bo chcę jeszcze tutaj dodać, że mamy również konkursy na elewację. Co prawda jest to troszeczkę inna forma, najpierw trzeba wykonać, a potem można dostać zwrot, częściowy zwrot kosztów, ale w wyniku tego konkursu wiele kamienic na terenie Starego Miasta zyskałyby nowe oblicze, dzięki czemu mamy miasto piękniejsze. Jeśli chodzi o dotacje na zabytki w kościele Farnym, to w zasadzie nie ma o czym mówić. No, trzeba wspierać naszą świątynię. No to jest najważniejszy gotycką. Zabytek nasz największej wartości. Tam po kolei ksiądz prałat proboszcz Piotr Wyzga wskazuje jakby na potrzeby i wnioskuje o te dotacje i tam częściowo te dotacje pokrywają te koszty. Teraz będzie renowany, zdaje się, feretron. Tak, to jest taki obraz, który jest używany na procesjach, jest noszony przez mężczyzn, przez kobiety. Również w zeszłym roku podobny obraz był w renowacji. W tym roku kolejny. Myślę, że jest to znacząca pomoc dla parafii. Zakończyliśmy w latach poprzednich remonty czy odnowienie ołtarza głównego, co widać dla każdego, kto zajrzy do tej świątyni. Dzięki temu ten najważniejszy, najpiękniejszy, najcenniejszy obiekt, nie tylko sakralny, ale w ogóle historyczny, miasta Tczewa, jest w stanie w tej chwili już prawie że idealny. Panie prezydencie, a pytanie co do dotacji na elewację, ale nie o konkurs mi chodzi, tylko właśnie o dotację, bo tylko jeden wniosek był o dofinansowanie. Chodzi o to, że te budynki muszą być stare i one muszą spełniać jakieś wymogi, że nie, to muszą być zabytki. Czy one są w strefie samej? Wystarczy, że są w strefie ochrony konserwatorskiej. Jest tylko tam różnica, jeżeli chodzi o poziom dofinansowania, czy jest w strefie, czy jest wpisany do rejestru. Natomiast nie ma specjalnego wymogu. Myślę, że fakt, iż jest tak mało wniosków, wynika z faktu, że nie wszystkie jakby wspólnoty, czy nie wszyscy właściciele są przygotowani do takich remontów. Czyli to taka podpowiedź do wspólnot mieszkaniowych, do właścicieli kamienic, że no, z takiej dotacji można korzystać, jeśli jest w strefie konserwatorskiej. Jeżeli w strefie konserwatorskiej mogą korzystać, zapraszam do zgłaszania wniosków. No oczywiście już nie w tym roku, na przyszły rok. No tak, ale w tym roku to tylko jeden. I do udziału w konkursie na najlepiej wykonaną elewację. No może to tyle o uchwałach, było ich więcej, ale jakoś można pominąć, przeszły bez echa. Było za to bardzo gorąco w części, w której radni składają wnioski i interpelacje, naliczyłem ponad 15. Radni byli bardzo aktywni. No oczywiście nie jesteśmy w stanie wszystkich tutaj omówić, no ale ja mam ten przywilej, że jako dziennikarz mogę sobie wybrać coś.
Mnie zainteresowała interpelacja radnego Krzysztofa Misiewicza, który chciałby, żeby w parku miejskim było coś takiego jak park linowy. Myślę, że to jest bardzo ciekawa propozycja. Nie jest ona nowa. Ona się pojawiała już wcześniej, czy w programie rewitalizacji, czy przy okazji działań chociażby Fabryki Sztuk. Cieszę się, że pan radny Misiewicz aby do tego wrócił. Ja również chciałbym, żeby taki park linowy wzorem innych miast powstał w Tczewie, powstał na terenie Parku Miejskiego. Od razu powiem, jedyną jakby tutaj przeszkodą, czy jedynym problemem jest to, że musimy znaleźć firmę, która będzie odpowiedzialna za to. To nie miasto będzie taki park tworzyło, nie żadna z instytucji kultury czy sportu, ale prywatna firma, która ma doświadczenie i weźmie odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi. Ale jakaś rola miasta w tym My tylko jakby udostępnimy teren, natomiast prowadzimy już w tej chwili rozmowy w celu wyłonienia takiej firmy, która... Czy miasto ma wskazać konkretne drzewa, konkretny teren nie, 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 nie. W parku? Aż tak daleko nie. Powiem tak, to raczej firma, która będzie instalowała tą uprząż, można powiedzieć, na tych drzewach, powinna sama określić, który teren jest najbardziej optymalny. Nasz park jest bardzo zróżnicowany. Są miejsca płaskie, ale są też miejsca bardzo strome. Czyli miasto zachęci do dzierżawy, ewentualnych takich... My raczej pokażemy park jako park, a firma, która wejdzie, powie, że część na przykład, nie wiem, na terenie płaskim, a część w formie zjeżdżalni na terenie bardziej stromym. I wówczas na tych drzewach na swoją odpowiedzialność zainstaluje stosowne urządzenia i weźmie na siebie też odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowników, bo to jest najważniejsza rzecz. Miasto nie ma doświadczenia w prowadzeniu tego typu instalacji. A tak formalnie to miasto musiałoby przygotować jakiś dokument dzierżawy tego miejsca pod park linowy i stąd jakby tutaj pierwszy krok, czy zachęcić takie firmy, które się tym zajmują? Niekoniecznie. To jest raczej kwestia negocjacji z tym operatorem, jeżeli tak można to powiedzieć, parku linowego. Chcę przypomnieć, że my stosujemy różne zasady, jeżeli chodzi o zachęcanie inwestorów. No tutaj wrócę chociażby do baru Kociewiak. Przecież tam nie pobieramy czynszu. Czasami ważny jest pomysł i myślę, że również w przypadku parku linowego również mogłaby taka forma zaistnieć, ale to jest, ja mówię, to pozostawmy już negocjacjom z operatorem. A generalnie pomysł pan prezydent pochwala. Zdecydowanie jestem za. Po pierwsze, użył pan słowa rewitalizacja, czyli rewitalizacja parku. Również rewitalizacja parku. Użyłem to w kontekście tego, że przy programie rewitalizacji pojawiła się taka idea również stworzenia takiego parku linowego. Bo mamy fajne miejsce jak park, ale wiele tczewian uważa, że no jest troszeczkę niedocenione i mało odwiedzane. To raz, a dwa, czy byłoby zapotrzebowanie na park linowy, bo w miejscach turystycznych są te parki linowe, ja zauważyłem, w Malborku najbliżej, ale też jak Panie byłem redaktorze, w górach, to akurat byłem to tam, w Malborku i muszę powiedzieć, że rzeczywiście Malbork jest miastem turystycznym. Tylko że turystycznym tam jest zamek, a park linowy jest w dosyć dużym oddaleniu od zamku i no, zauważyłem... Malbork nie jest duży, no bez przesady. No. Oddalenie tu nie jest sądzę, istotne. Nie sądzę, że park linowy jest ukierunkowany wprost na turystę, teraz raczej jest ukierunkowany na takich... Tak, jak najbardziej. Takich... Obok jest ten park dinozaurów. Wiemy. Które odwiedzają zamek, łączą park dinozaurów, park linowy z wizytą na zamku w Malborku. To wszystko tak tam funkcjonuje. Ale w Tczewie akurat zamku nie ma, oprócz tych ruin. No właśnie. I musimy poprzestać tylko i wyłącznie na parku linowym. Mhm. Ale Tczew jest wystarczająco dużym miastem, że taki, myślę, taka że tak. firma by się utrzymała. Myślę, że tak. Zwłaszcza, że przykład chociażby bulwaru pokazuje, że stworzenie takiego miejsca do rekreacji i wypoczynku powoduje, że jest spore zainteresowanie i mieszkańcy tam z dziećmi przybywają i spędzają czas wolny. Mm-hmm. Interpelacje radnego Zbigniewa Urbana, no tradycyjnie on się sam nazywa opozycyjnym radnym,
tradycyjnie wywołały spory oddźwięk. Ja chciałbym się zatrzymać przy jednej z nich, układ przystanków w ulicy Gdańskiej i Sobieskiego. Ja przygotowywałem kilka newsów na ten temat, też tam mieszkam w okolicy. Jestem zainteresowany jakby tym układem przystanków, bo tam jest kościół, jest przedszkole, są dwie szkoły i to, jak te przystanki funkcjonują teraz, to na pewno nie jest dobrze. I teraz sam jestem ciekaw, co prezydent wykombinował przy okazji tej wielkiej inwestycji, która może nam się w najbliższych latach tutaj przytrafić, przebudowy ulicy Gdańskiej z tymi przystankami. No i mamy pierwszą odsłonę, bo ta ulica Gdańska jest teraz projektowana. Mamy jakby pierwszą odsłonę, propozycję prezydenta i już od razu spotkało się to z odpowiedzią radnego Zbigniewa Urbana, który układ tych przystanków widziałby inaczej. To może ja już i tak za dużo rozmawiam, to było takie wprowadzenie. Może pan prezydent opowie o swojej propozycji. Znaczy od razu sprostowanie, nie ma propozycji prezydenta. To jest jakby takie zafałszowanie przez radnego Urbana, celowe zresztą, ale to jest może okazja do innej rozmowy. Po pierwsze, problem przystanków pojawił się w momencie zmiany organizacji ruchu wywołanej budową węzła. Kiedy autobusy zmieniły trasę przejazdu, wtedy się pojawił problem zmiany przystanków i ewentualnie do dogęszczenia tych przystanków na ulicy Gdańskiej, Sobieskiego czy Mostowej. Teraz problem pojawił się w momencie, kiedy przystąpiliśmy do projektowania jednego z większych zadań inwestycyjnych, na których chcemy pozyskać środki unijne, czyli przebudowa czy rozwój węzła transportowego, bo taki będzie projekt unijny, połączona z remontem ulicy Gdańskiej, budową ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Gdańskiej do bulwaru. I przy okazji też projektanci musieli się zmierzyć z kwestią lokalizacji przystanków autobusowych. Różnica ta, która się pojawiła na linii pan radny Urban, projektanci, bo ja tutaj nie jestem stroną, ja nawet jeszcze nie dostałem oficjalnie dokumentacji, dopiero za parę dni projektanci przekażą tą dokumentację. Różnica polega na tym, że pan Urban bardzo mocno forsuje przystanek na ulicy Gdańskiej na wysokości restauracji pod Orłem. W kierunku do węzła transportowego. W kierunku do dworca, zapominając jakby o jednej rzeczy, a nawet o dwóch. Po pierwsze spowoduje to ubytek kilku miejsc parkingowych na ulicy Gdańskiej, a po drugie spotkało się to już z bardzo ostrym protestem właścicieli restauracji pod Orłem, którzy zapowiedzieli wprost, że jeżeli tam będzie przystanek, to oni restaurację zamkną, bo klienci chcą dojechać bezpośrednio do restauracji. No to teraz ja może muszę tu się odnieść do dwóch kwestii. Nie jestem adwokatem radnego Urbana, ale on wyraźnie powiedział, że rozmawiał z projektantami, że się z nimi skontaktował w tej kwestii i on to mówił na sesji, więc no ja to tylko jakby przekładam. To nie jest tak, że z nim powiem rozmawiałem. Tak. I mówił, że projektanci stwierdzili, że ta lokalizacja jak najbliżej skrzyżowania przy ulicy Gdańskiej, jak najbliżej tej narożnej, nieczynnej zresztą apteki, jest dobra. Tak mówił radny Urban, że tak twierdzili projektanci, ale też projektanci wykonują polecenia zleceniodawcy, czyli w tym wypadku prezydenta Tczewa, który jakby im no, pewne wskazania poczynił. Tak mówił radny Urban na sesji. To pierwsze jakby takie no, sprostowanie, że tu jest, no nie chodzi mi o sprostowanie, ale tu jest głos przeciw głosowi, tak, panu prezydenta. To raz. A dwa, radny Urban nie mówił o zabieraniu miejsca. Panie redaktorze, zabraknie czasu na moją odpowiedź. Nie mówił o zabieraniu miejsca restauracji pod Orłem, a umiejscowienie tego przystanku jak najbliżej skrzyżowania. A tam nie ma restauracji pod Orłem. Tam jest nieczynna apteka i tam można byłoby ten przystanek usytuować. No właśnie pytanie, można czy nie? No właśnie, że nie. Znaczy, jeżeli zaczniemy tak słowo przeciwko słowu, to będziemy rozmawiać przez dwie godziny. To są dwie sprzeczne informacje. Powiem od razu radny tak. Radny Urban nie pod Orłem, tylko wcześniej pokazywał, to trzeba wyjaśnić. Nie, chwileczkę. Sytuacja jest taka, są projektanci, którzy mają przepisy, tak, mają odpowiednie, jedyna wytyczna to jest taka,
Projekt nie ma spowodować zmniejszenia ilości miejsc parkingowych na ulicy Gdańskiej, a raczej zwiększenia. I nie ma na celu utrudnień w funkcjonowaniu sklepów, zakładów gastronomicznych, no w tym momencie jest tylko jeden. Ale nie mówimy o utrudnieniu. Nie, chwileczkę, panie dyrektorze. Ja znam ten temat jakby od podszewki, tak? W związku z tym takie wytyczne mieli projektanci. Ulica Gdańska ma mieć nową jakość. My się otwieramy na potrzeby lokali gastronomicznych, handlowców, na potrzeby mieszkańców, po to, żeby Gdańska nabrała, przynajmniej na tym odcinku Sobieskiego, Aleja Zwycięstwa, zupełnie nowego kształtu. I w tym momencie wkładanie na siłę tam przystanku, no to trochę się mija z celem. Zwłaszcza, że to miejsce, które pan radny Urban wybrał, jest miejscem silnie uzbrojonym podziemnią. Należałoby tam poprzestawiać praktycznie wszystkie sieci, które są w pasie drogowym. Stąd też projektanci dostali jakby zalecenie znalezienia innego rozwiązania. To nie jest innego tak, że my mówimy... propozycja radnego Urbana. Nie. Bo tam był też apel na sesji, żeby prezydent nie brał do tego, do siebie tego, że to jest akurat radny opozycyjny. Ale zgłosił. Panie to redaktorze, ja radnego Urbana toleruję na tyle, ile muszę, ale ja nie muszę akurat go zwalczać, bo on sam się zwalcza swoim postępowaniem. Natomiast w moim interesie jest to, żebym zadbał o również tych mieszkańców, którzy tam mieszkają, tych, którzy przyjeżdżają i tych, którzy prowadzą tam działalność gospodarczą. Stąd też propozycja... No i wydaje się ta propozycja panie rektorze, nie momencik. Jest przeciwko temu, co pan mówi. Ale proszę mi dać do słowa, tak, bo... Mówi pan bardzo długo. Ale krócej niż pytanie było. To nie jest tak, że tego przystanku nie będzie. My szukamy najbardziej optymalnego przystanku, najbardziej optymalnego miejsca po to, żeby zaspokoić wszystkich potrzeby, tak? A nie tylko radnego Urbana. Pan radny Urban stawia sprawę tak, albo przystanek będzie tu, albo wojna, tak? Ja mówię, nie, chwileczkę, to nie jest tak, tak? Rozważmy inne alternatywy. I powiem szczerze, ja się dziwię, że ten temat wyszedł akurat na tej sesji. Szkoda, że nie mogłem być, bo być może byłaby okazja do dyskusji na sesji z panem radnym Urbanem. Musiałem niestety wyjechać do Gdańska. Jesteśmy w jakiej sytuacji, jeśli chodzi w ogóle o projekt? Bo tego pan radny Urban chyba nie powiedział. Dzisiaj mamy wtorek, jeżeli chodzi o nagranie. Do końca tygodnia firma projektowa ma oddać kompletną dokumentację ze wszystkimi uzgodnieniami. Czyli my jesteśmy jakby na końcu uzgodnień. A w styczniu zarząd powiatu pozytywnie uzgodnił rozwiązania tego projektu. Jest na to pismo. Jest uchwała zarządu powiatu. Ja myślę, że zarząd powiatu zasięgnął opinii pana naczelnika Wydziału Komunikacji, czyli pana Urbana w tym zakresie. Minęły 2 miesiące i nagle co? Nagle jest problem. Trzeba było o tym rozmawiać w momencie, kiedy przystępowano do projektowania, a nie wtedy, kiedy projekt jest już gotowy i jest składany praktycznie do odbioru. O tych przystankach mówiło się od dawna. Mówiło się od roku, jak jeszcze wcześniej. O tym, że jest potrzeba i stworzenia. Natomiast dlatego argumenty radnego Urbana akurat do mnie trafiają, że buduje się 3 nowe przystanki, a można by było dwóch z nich nie budować, bo ten jeden byłby. I chodzi o te trasy, o połączenie, że na tym przystanku to nieprawda. I z Sobieskiego, i z kierunku Starego Miasta, z wiaduktu Macieja Płażyńskiego, te autobusy by tutaj się zatrzymywały na tym przystanku. Tylko może do tego prezydent się ustosunkuje, a ja jeszcze jedno coś na koniec chciałem powiedzieć. Słucham mówił pytania. Pan, że nieprawda. To jest nieprawda co do ilości przystanków, bo to moglibyśmy dokładnie przeanalizować wersję pana radnego Urbana, ile ta wersja by kosztowała i wersję projektantów, nie pana prezydenta, projektantów, tak? Jeszcze raz podkreślę, ja nie jestem stroną w tej całej dyskusji. Projekt zamawia Miejski Zarząd Dróg, a nie prezydent miasta. No tak suma summarum, łącznie jak ja patrzę na te układy, nie byłoby tego przystanku... No, który jest najbardziej kontrowersyjny naprzeciwko wejścia do kościoła przy byłym Peweksie. Ale myślę, że ten przystanek akurat jest najbardziej pożądany, dlatego że on... No proszę zwrócić uwagę, że cała dyskusja na temat przystanków na ulicy Gdańskiej zaczęła się od głosów takich, że ludzie chcą dojechać do kościoła.
To był pierwszy argument, tak? I z tamtego przystanku... Dzisiaj mamy przystanek naprzeciwko kościoła, gdzie praktycznie wystarczy 10 metrów przejść i jesteśmy w kościele, a pan radny Urban mówi nie. Tak? No sorry, no to o co tu w końcu chodzi? To jest równie blisko kościoła ta propozycja Urbana, ale już za długo mówimy o samych przystankach. Mówimy o pani Urbanie w ogóle. Myślę, że ta propozycja jest akurat godna rozpatrzenia i wydaje mi się być dobrą, jeśli nie ma przeszkód formalno-prawnych, żeby ten przystanek tuż przy skrzyżowaniu Urbana usytuować. Chodzi o układ autobusów, akurat mi się wydaje, że jest dobry. Panie redaktorze, jeszcze raz podkreślam, w piątek mija termin przekazania dokumentacji gotowej ze wszystkimi uzgodnieniami. Ale jeszcze nie są przekazane do końca. Jeszcze można to wszystko... Panie redaktorze, proszę naprawdę nie być adwokatem pana Urbana, dobrze? Nie jestem. Jestem adwokatem dobrych rozwiązań. Ja też i dlatego uważam, że należy podejść do tego tematu rozsądnie, a nie na zasadzie wojny. Jeszcze coś, co chciałem mówić, że tu też są kruszone kopie i to się udało o przystanek, tak? Udało się tutaj Urbanowi wywołać radnemu Urbanowi wielką no jakby dyskusję wokół tych przystanków, ale mówimy o wielkim przedsięwzięciu, o ogromnej inwestycji wielomilionowej. Ale momencik, panie redaktorze. I wydaje mi się, że tutaj należałoby na to zwrócić uwagę. Proszę mi pozwolić też, nie tylko mówić o Urbanie, ale też pozwolić mi coś stwierdzić. Pan powiedział, że udało się panu radnemu Urbanowi wywołać aby wielką dyskusję. Rzeczywiście, projekt jest robiony od wielu miesięcy. Tak? Normalnie radni mają taką zasadę, praktykę, dobrą praktykę, że jak ma jakiś problem, to przychodzą do naczelnika, wiceprezydenta, prezydenta i mówią, słuchajcie, mam pomysł, tak, co wy na to? Pan radny Urban nie przychodzi do nas. Pan radny Urban przychodzi na sesję, występuje na sesji. Do nas to on się zgłasza? Nie. On sprzedaje się, że tak powiem, mediom, tak? Robi wokół tego kampanię dla siebie. On nie załatwia tematu. To też chciałem zwrócić uwagę, że mówimy o wielomilionowej inwestycji, dużo bardziej ważnej. Dlaczego wystąpienie pana Urbana nastąpiło tydzień przed oddaniem kompletnej dokumentacji, a nie pół roku temu? Wtedy był czas na dyskusję, a nie teraz. Dobrze, myślę, że możemy tę sprawę już tak zostawić. Padło tutaj kilka sformułowań za i przeciw. Pytania od telewidza. Ja przypomnę, że oczekujemy na pytania pod adresem tetka@tetka.tczew.pl. Nie, odczew za dużo powiedziałem. tetka@tetka.pl. Znacznie bardziej prosty jest ten adres. Takie pytanie nadeszło na tego maila. Odcinek, czy władze Tczewa przewidują modernizację ulicy Królowej Marysieńki? To jest odcinek przed drugim liceum ogólnokształcącym i halą powiatowego centrum sportu. Tutaj telewizja mówi, że to jest wizytówka Tczewa, bo tam się odbywa mnóstwo imprez, turniejów ogólnopolskich, nawet międzynarodowych, jak karate, rozgrywek ligowych. Stan nawierzchni tej drogi jest beznadziejny, ulica stosunkowo krótka, a więc chyba nie byłoby bardzo kosztowny remont tej ulicy. Dodatkowo teraz będzie wyremontowana droga krajowa 91 i aż się prosi, żeby zrobić chociażby ten krótki kawałek ulicy Królowej Marysieńki. Tak, ulica Królowej Marysieńki jest w planie zadań inwestycyjnych na tą kadencję. Zresztą tutaj wielokrotnie pan radny Ickiewicz chociażby zgłaszał takie wnioski. Także pragnę zapewnić pana tutaj w telewizji, że ta ulica będzie wyremontowana jeszcze w tej kadencji. Czyli w okresie najbliższych 3 lat. Tak mniej więcej. Znaczy nie chcę tutaj deklarować konkretnie w jakim roku, ponieważ to jest jakby już bardziej skomplikowana kwestia projektowo-finansowa. Natomiast w tej kadencji będzie to zrobione. Mieliśmy jeszcze do omówienia kilka spraw aktualnych, więc tylko zaznaczmy o tym, że no, pozytywnie rozstrzygnął się przetarg na odbiór śmieci i jest też dzierżawca dworku w Piotrowie, tak? W jednym zdaniu o tych dwóch rzeczach. No w jednym zdaniu nie da się powiedzieć o dwóch tak różnych rzeczach. Rzeczywiście rozstrzygnęliśmy pozytywnie przetarg na wywóz odpadów. Wygrała na szczęście dotychczasowa firma, czy właściwie konsorcjum dwóch firm gdańsko-grudziąckich. Klinbud PUM. Mówię na szczęście, ponieważ unikamy w tym momencie procedury zwożenia pojemników starych, wstawiania nowych.
mieszkańcy nie zauważą tego momentu przejścia na nową umowę. Ale nową na umowę. Szczęście chyba również prezydent mówi, dlatego że jak do tej pory współpraca z tym konsorcjum przebiega... Tak, nie ukrywam, że współpraca jest bardzo dobra i reagują na każdą naszą uwagę, czy na każdy wniosek dotyczący odpadów na terenie miasta Tczewa. Umowa jest na 3 lata. Wartość umowy to jest nieco ponad 11 milionów złotych. No i jest inwestor, jeśli chodzi o dworek na Piotrowie, na w osiedlu Bajkowym. Tak, no po wielu latach jakby problemów z tym dworkiem w końcu ogłosiliśmy przetarg na dzierżawę. Dzierżawa jest 20-letnia. Problemy wynikały z problemów własnościowych, tam były roszczenia poprzednich właścicieli. Dworek stał pusty, niszczał. Jest zgoda Rady na to, żeby wydzierżawić. Koniec końców, jest nowy. Prawdopodobnie będzie tam... Było 5 oferentów, dodam. Dużo. Dużo, tak. Jarosław Ogórkiewicz stoi za tym jakby, za zwycięstwem tego przetargu. Wiem, że ma w Tczewie swojego pełnomocnika. Jarosław Ogórkiewicz to jest osoba, która była właścicielem kiedyś firmy Vetrex. Potem już sprzedał firmę Vetrex, którą znakomicie, a teraz browarnia w Kościerzynie, takie lokale, taki lokal to jest własność Jarosława Ogórkiewicza, więc podejrzewamy, że będzie tam coś podobnego, czyli jakaś restauracja, czy też kompleks hotelowo-restauracyjny. Rozmawiałem z oboma panami, rzeczywiście jest taki pomysł, znaczy nie chciałbym tutaj jakby zapeszyć, ale jeżeli wyjdzie ten pomysł, który mają, to naprawdę będzie ciekawy lokal w tym miejscu na osiedlu Bajkowe. No i jeszcze na zakończenie naszej rozmowy prośba, gorąca prośba od 1 kwietnia, co mają tczewianie robić? Przede wszystkim wejść na stronę internetową wrotatrzewa.pl i zainteresować się konkursem ogłoszonym przez firmę Nivea, która chce sfinansować 40 placów zabaw na terenie Polski, placów zabaw tak dla rodziców i dla dzieci. To mają być duże place, powyżej 300 metrów kwadratowych, bogato wyposażone. Warunek jest taki, że te 40 placów zostanie wybrane w głosowaniu internetowym. I trzeba głosować. Trzeba po prostu głosować. Tam później jest link na www.nivea.pl podwórko. Podwórko, tak. To mają być naprawdę fajne miejsca. U nas jest propozycja, by miejsce to powstało. Gdzie? Na Niecce? Na Czyżykowie. Ale zanim to powstanie, zachęcam wszystkich mieszkańców do głosowania. Głosować, w waszych tak rękach, inaczej. A właściwie w waszych palcach są, huśtawki, jest los tego konkursu. Karuzele, piaskownice, tunele rurowe. Mają być stojaki na rowery, ławki, czyli mała architektura. Każdego dnia, to jest ważne, można oddawać głos. A więc nie głosujmy tylko raz, a codziennie. Tak, głosowanie będzie dwuetapowe. Będzie się odbywało praktycznie przez cały kwiecień. To będzie pierwszy etap. Zachęcam przede wszystkim, żeby wejść na stronę wrotatrzewa.pl. Tam jest cały opis tego projektu, zasady głosowania i cóż. I zachęcamy i kończymy, bo już trochę przegadaliśmy dzisiaj. Panie prezydencie, dziękuję pięknie. Bardzo za uwagę i do zobaczenia. Do zobaczenia Państwu.